Natasza Urbańska, kobieta wielu talentów, doskonała aktorka, piosenkarka i tancerka, a w tym wywiadzie przede wszystkim pani prezes. Stworzony z jej inicjatywy Dom Mody Muses ma już 2 lata i sukcesywnie zdobywa kolejne miasta w Polsce. Witam cię serdecznie, Natasz. Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na próbie przed kolejnym odcinkiem programu Superstarcie i wiem, że tutaj też przemycasz ubrania swojej marki, marki Muses. Powiedz, czy moda zawsze była twoją pasją? Wiesz, od 18 lat występuję na scenie i jest to nieodłącznie związane z modą. To są kostiumy sceniczne, to są kostiumy, to są ubrania, które zakładam na wyjścia szczególne, ale też to są ubrania, które noszę na co dzień. Myśl narodziła się o marce, myśl narodziła się wtedy, kiedy nie mogłam znaleźć czegoś dla siebie, czegoś z pazurem, czegoś, co by mnie określało i stąd też taka odważna myśl, a czemu nie stworzyć własnej kolekcji. I to była dość odważna myśl, ja nawet nie wiedziałam, na co się porywam, jaka to jest głęboka woda. Odnalezienie się na rynku modowym i w ogóle w biznesie jako nowa marka na rynku jest to bardzo trudne. Przebicie się, utrzymanie się jest jeszcze trudniejsze. I rzeczywiście jako pani prezes marki Muses brzmi to bardzo poważnie. Rzeczywiście to jest poważna rola. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego. I jesteśmy na rynku 2 lata i dzięki Bogu już mamy te 2 lata za sobą. Zatrudniam teraz około 7 osób. To jest pełna księgowość, to jest spółka z ZOO i tu już nie ma żartów, tu już rzeczywiście rozliczamy się, to są cotygodniowe statusy, spotykamy się, obmyślamy nowe strategie, obmyślamy, jak ta marka ma dalej iść. Rzeczywiście po 2 latach doszłam do wniosku, że marka powinna zmienić troszeczkę swój kierunek. Wybór butiku w nowo powstałym centrum handlowym no, był chybionym pomysłem. Wydawało mi się, ja się nie znam na tym po prostu. Ja pomyślałam, fajne, nowe centrum, eleganckie, wszystko pasuje do naszej marki. I okazuje się, że no, był zerowy ruch. I nie stać nas na to, żeby tkwić w miejscu, gdzie klientka do nas nie wejdzie nawet. Stąd była decyzja dziewczyny. Wynosimy się stąd, idziemy w Polskę, ja chcę być dostępna w Polsce i to był dobry ruch. Z myślą o marce ja myślałam o projektach, o tym, że będziemy szyły, że będę przymierzała, że będziemy wrzucać ubrania do... Że to jest tylko to, a nie, to jest cała logistyka, to jest ta księgowość, to są pola dystrybucji, to jest cała machina, jak już się ruszysz, to te wszystkie trybiki muszą pracować i dzięki moim dziewczynom w Muses to jest zatrybiło i działa. Co ty sądzisz o zakładaniu biznesu w Polsce? Czy to jest trudna sztuka, czy biurokracja nas zżera? Jak to wygląda? Biurokracja nie sprzyja. To było już 2 lata temu, więc dlatego pewnie tak delikatnie o tym już z dystansem o tym mówię. Ale było tak na początku, że też starałyśmy się o dofinansowanie unijne, o jakieś pieniążki, żeby stanąć po prostu na 2 nogach i spróbować się w tym biznesie. Nie udało się. Żadne z naszych poczynań nie skończyły się sukcesem. I postanowiłam zainwestować własne pieniądze. I tak weszłam w ten biznes. Wiem, że takich rzeczy się nie robi. Nadal spłacam kredyt. Ale marka już zaczęła zarabiać i to jest dla mnie największy sukces, że po tych 2 latach, ciężkich latach naprawdę, gdzie z własnym kredytem i troszkę dokładając do marki, walczyłyśmy o przetrwanie i teraz zmiana strategii, zmiana projektanta, przekształciłyśmy markę Muses Dom Mody Muses, który zatrudnia projektantów. Chcemy poszerzyć naszą ofertę i uczymy się rynku. To jest taki krok milowy i to jest taki moment też sprawdzianu dla naszej marki i to jest nowa strategia. To jesteśmy dostępne w 8 punktach w całej Polsce. To są
to są największe miasta. To jest Wrocław, to jest Gdańsk, to jest Białystok. W 8 największych miastach jesteśmy dostępne i też jesteśmy bardziej dostępne cenowo. Oprócz tej klasycznej, eleganckiej Muses, możemy też znaleźć bardziej casualową i ona jest rzeczywiście w bardzo dobrych cenach. One są bardzo przystępne i tego nam brakowało w ofercie. Moda zawsze była dla mnie moją pasją, moda jest moim konikiem, lubię bawić się modą i cieszy mnie to, że rzeczywiście to jest taka moja druga noga. Bestsellerem była nasza pierwsza sukienka origami i teraz bestsellerem z naszej ostatniej kolekcji, którą stworzyłyśmy wspólnie z Moniką Zajączkowską, kolekcja kapsułowa, jest taka błękitna cekinowa, z takiego matowego cekinu sukienka. Jest nieziemska, ją uwielbiam, zresztą opowiadałam Ci, jaka była historia pierwszej przymiarki tej sukienki. Ja jej nie chciałam po prostu, bo była w innym cekinie, była jakaś twarda, wielka i taki po prostu taki jakiś garnitur cekinowy okropny. I ja mówię, słuchaj, nie chcę takiego czegoś. Ja mówię, ale ten cekin będzie inny. Ja mówię, nie chcę tej sukienki, dobra? I po czym znowu dostałam telefon, Natasza, mamy ten cekin, chciałabym. Mówię, dobra, już niech stracę, zobaczymy. Założyłam i już nie chciałam z niej wyjść. Czy ty nazywałabyś się bizneswoman? Uczę się biznesu. Jeszcze to jest za duże słowo dla mnie, ale rzeczywiście postawiłam na Muses i wierzę bardzo, że Muses w końcu zawojuje nie tylko Polskę, ale także za granicę, bo takie mamy plany.